Ja jestem adwokatem, mam swoją własną kancelarię adwokacką wraz ze swoim wspólnikiem Filipem. W kancelarii mamy głównie prawo karne, trochę rodzinnego, bo lubię salę sądową, a karne i rodzinne to jest tak naprawdę praca na sali sądowej. A oprócz tego prowadzę spółkę, która zajmuje się menadżerką piłkarską. Menadżerką piłkarską, okej, okay, dobra. No potem zapytam o tą kancelarię w pierwszym etapie. Prawo karne, jakie najczęściej właśnie, skoro jest sala sądowa, jakie najczęściej sprawy prowadzicie? Znaczy to mamy cały aspekt i to jest właśnie piękne w prawie karnym, że nie masz cały czas tego samego, nudnego, tylko coś się dzieje na tej sali, na tej sprawie. Raz masz rozbój, raz masz jakieś zwykłe alimentacje, innym razem jakieś inne przestępstwa, no za każdym razem coś ciekawego. Mm-hmm. Ale to też nie tylko w Krakowie, jak to myślą bandyterka, no ale też są takie problemy, jak na przykład ty jedziesz samochodem, przez przypadek kogoś potrącisz. To jest bardzo różne sprawy są na sali sądowej, więc to mnie najbardziej cieszy w tym zawodzie.